Nazywam się Magdalena Staniszewska, a to jest kanał Ex Libris, moja przestrzeń dzielenia się opowieściami o literaturze. W tym odcinku przeniesiemy się do pięknego Wiednia, bo właśnie tam rozgrywa się historia opisana na kartach książki Ernsta Hagena zatytułowanej Hotel Sacher. Mam w swoich zbiorach książki, które lata świetności, a raczej nowości, mają dawno za sobą. Są ze mną dlatego, że przypominają mi o jakimś zdarzeniu, spotkaniu, odbytej podróży, czy fascynacji jakimś zdarzeniem lub osobą. Poza tym nic tak pięknie nie pachnie, jak pożółkły papier starych wydań. I tak oto czekają one na mojej półce na czas, gdy nieco zmęczona współcześnie wydawaną literaturą zapragnę sięgnąć po tę może mniej wykwintną edytorską pozycję, ale za to zasobną w tak cudne treści, które pozwalają mi oderwać się, ulecieć ponad codzienność. Tak było w przypadku książki Hotel Sacher autorstwa austriackiego pisarza, dziennikarza i prezentera telewizyjnego Ernsta Hagena. W niniejszej powieści poznajemy wspaniały Wiedeń na przestrzeni kilkudziesięciu lat za czasów monarchii austro-węgierskiej, a opis ten dopełniają i wzbogacają życiorysy gości słynnego wiedeńskiego hotelu Sacher. Nie byłoby jednak słynnego hotelu, gdyby nie kulinarne dokonanie niepozornego kuchcika Franza Sachera, twórcy jednego z najsłynniejszych deserów świata, tortu Sachera. Franz Sacher terminował w latach 30. XIX wieku na służbie u austriackiego księcia, polityka i dyplomaty Metternicha. Gdy pewnego dnia książę pod nieobecność młodziutkiej żony dowiedział się od swego sekretarza o planowanej w jego domu kolacji z udziałem zacnych, arystokratycznych gości, zmuszony był skorzystać z pomocy zwykłego kuchcika. Tego dnia na służbie u księcia nieobecni byli zarówno kuchmistrz jak i ochmistrz. Nienawidzący wykwintnych kolacji meternich, zadowalający się na co dzień z jedzeniem zwykłej kromki chleba z masłem popitej szklanką mleka, musiał zaufać kuchcikowi, dla którego ta kolacja stała się przepustką do światowej kariery. To tego dnia kilkunastoletni Franz Sacher, niezwykle ambitny, pełen wiary w swoje umiejętności, uwielbiający eksperymenty kulinarne, stworzył dania, które zapisały się na kartach austriackiej historii. Mianowicie swój popisowy deser, czekoladowy tort przełożony morelową marmoladą, polany czekoladową glazurą i podany z kleksem bitej śmietany oraz pieczeń z sosem szczypiorkowym. Wszystko tak pyszne i delikatne, że goście gburowatego meternicha na czele z nim samym orzekli, że było to najsmaczniejsze jedzenie, jakie kiedykolwiek zostało im podane. Nie sposób nie przytoczyć tej opowieści, bo właśnie od niej zaczyna się ta cała fascynująca opowieść zarówno o cesarskim Wiedniu, jak i o słynnej rodzinie sacherów dających początek hotelowi. A hotelu nie byłoby, gdyby nie sukces Nestora Rodu Franza. Przy okazji opowieści o cukierniczej maestrii Sahera, jako ciekawostkę dodać muszę, że istnieje wiele przepisów na tort Sahera, ale recepta oryginalna pozostaje strzeżoną tajemnicą. Kiedy potomek twórcy tortu Franza Sacher'a, sprzedał przepis światowej sławy cukierni Demela, zaczął się proces, który trwał do 1962 roku, który zakończył się ugodą. Oryginalne torty sacherowskie noszą pieczęć Sahera. Pozostałe są mniej lub bardziej udanymi podróbkami. Ale wracając do niniejszej opowieści. Przedsiębiorczy Franz po kolacji wydanej u Metternicha rozwinął karierę kucharską. Doskonalił swą sztukę kulinarną w różnych kuchniach hrabiowskich i książęcych. Szefował kuchnią w Bratysławie, a następnie w Budapeszcie. Wreszcie postanowił wrócić do Wiednia, gdzie założył delikatesy. Jednak nie był to sklep z wykwintnymi, wyszukanymi artykułami spożywczymi, a uwielbiany przez Wiedeńczyków lokal gastronomiczny. Posłużę się tu cytatem z książki, by w Pełni oddać fenomen tego miejsca i umiejętności Franca. Franz Sacher serwował w swych delikatesach ciepłe pasztety, zupę z wątrobianymi kluseczkami, gorące parówki, gulasz, kawę i naturalnie tortę. Prawie nigdy nie było wolnych stolików i nawet sam hrabia Kiński musiał raz czekać, aż się coś zwolni. To podniosło rangę zakładu. Kto siedzi, jest zwycięzcą. Trzeba było przyjąć więcej pracowników. W kuchni kręcili się pomocnicy, którzy mieli gotować według wskazówek mistrza. Kto tylko zrobił coś nie tak jak trzeba, był zwalniany. W tych sprawach właściciel nie miał litości. Franz Sacher, człowiek interesu, któremu się poszczęściło, pozostał wierny kuchni. Każdego dnia stał przy piecu, gotował swoje sprawdzone już specjalności i wymyślał nowe. Jego wyczucie smaku nie pozwalało na ekstrawagancję i posuwanie się za daleko. Wychodził naprzeciw zdrowemu smakowi Wiedeńczyków, a nawet jeszcze go poprawiał. Golonka z sosem szczypiorkowym i chrzanem Franza Sachera stała się tak samo sławna jak jego tort. Jeszcze i dzisiaj widnieje na karcie hotelowej restauracji. Bohater niniejszej historii Hotel Sacher, założony w 1876 roku przy ulicy Kertner-Strasse, to już dzieło Edwarda Sachera, jednego z trzech synów twórcy słynnego tortu. Pozostali synowie mieli także smykałkę do interesów byli właścicielami europejskich hoteli czy lokali gastronomicznych ale to już szczegółowo doczytać można w niniejszej opowieści. Hotel Sacher, jak pisze w swojej książce Ernst Hagen, od pierwszego dnia był nie tylko hotelem, ale od razu i pojęciem stał się najbardziej znanym miejscem wytwornych spotkań. Dokonywała się tu historia i to przez wielkie H. Zapadały ważne decyzje, rozstrzygały się losy głośnych afer i skandali. Najlepsze lata funkcjonowania hotelu przypadają na okres, gdy zarządzała nim charyzmatyczna Anna Sacher, żona Edwarda. Fenomenalnie na kartach tej powieści opisani są słynni hotelowi goście. Bywalcy tego miejsca to sama śmietanka wiedeńskiego towarzystwa. Bywały tu niezwykle malownicze postaci, prawdziwe osobowości. W Sacherze zatrzymywali się nowobogaccy, politycy, dygnitarze, aktorzy, rekiny finansowe, najlepsze wiedeńskie towarzystwo, ale zdarzali się też awanturnicy, przedstawiciele półświadka, dla których hotel był oazą spokoju, uregulowanego i niezmiennego porządku dnia. Niesamowitej pikanterii dodają w książce opisy zdarzeń, które miały miejsce w hotelu, a które dotyczą schadzek kochanków. W pokojach, tzw. Tak separate, czyli separatkach, następowały niezwykłe konfiguracje damsko-męskie. Podczas gdy mąż spotykał się z kochanką w jednym z takich miejsc, nie pozostająca mu dłużną żona, swoje miłosne widzenie z kochankiem miała kilka pokoi dalej. W hotelu jednak liczyć można było na dyskrecję lokajów. Jednym z nich był mistrzowsko sportretowany na kartach powieści Ober Franz Wagner, prawa ręka Anny Sacher. Tkwił zawsze na swoim miejscu, dyskretny, usłużny, uważny. Stali goście mieli wrażenie, że ów spokojny i opanowany mężczyzna, ubrany zawsze w nienagannie skrojony czarny frak, niemalże unosi się nad wszystkimi. W hotelu prowadzone były też niezwykle istotne dla historii Europy polityczne rozmowy. Tym samym, jako czytelnicy, stajemy się świadkami nastrojów panujących w Austrii w przededniu I i II wojny światowej oraz licznych wydarzeń poprzedzających te wydarzenia. W pamięci zapada pewien dialog między właścicielką hotelu, Anną Sacher, a jednym z jej gości. Ta rozmowa miała miejsce po ogłoszeniu wybuchu pierwszej wojny, ale aktualna jest i dziś, i każdego dnia naszej egzystencji. Hotelowy gość zwrócił się wówczas do Anny: Często pytam sam siebie, dlaczego w ogóle muszą istnieć wojny. Na co właścicielka hotelu odpowiedziała: Bo ludzie są o wiele za głupi, żeby zrozumieć, co oznacza pokój. Ta historia pełna jest fascynujących opowieści o ludziach, o ich sile, potędze, słabościach, grzechach, przewinieniach. Jakże wzrusza scena, w której Anna Sacher dokonuje bilansu swego życia, zdradza swemu zaufanemu przyjacielowi, stałemu gościowi hotelowej restauracji, sekret swego serca. Staje się przy tym krucha i nie ma wówczas nic wspólnego z silną, zarządzającą hotelowym imperium kobietą. To piękna scena symboliczna, pogrążająca się w wojnie Europa i ludzka kruchość, która zamienia się w siłę, gdy napędzana jest wielkim, choć pozostającym w ukryciu uczuciem. To historia o czasach monarchii austro-węgierskiej ze wszystkimi jej cieniami i blaskami. To jednocześnie opowieść o Europie, jej mieszkańcach, życiu toczącym się równolegle wraz z wielkimi wydarzeniami zapisanymi na kartach historii. Znakomita to lektura, szalenie wciągająca, dotycząca autentycznych zdarzeń i postaci. Ernst Hagen, opracowując dzieje hotelu Sacher, wykorzystał materiały archiwalne, niepublikowane wspomnienia rodziny Sacherów oraz relacje świadków wydarzeń, których miejscem czy bohaterem był sam hotel. Powieść Hotel Sacher w połowie lat 80. XX wieku drukowana była w odcinkach w znakomitym czasopiśmie Przekrój. W Polsce wydana została w 1988 roku przez wydawnictwo literackie. Sięgajmy zatem i po starsze pozycje wydawnicze Przyszkujmy półki u babci, dziadków, zaglądajmy do antykwariatów bo to właśnie tam znajdują się tak wspaniałe i pasjonujące lektury. Powieść Hotel Sacher towarzyszyła mi w podróży, stąd też mnogość zdjęć i miejsc, w których właśnie tę książkę miałam ze sobą. Zapraszam do zasubskrybowania kanału Ex Libris i śledzenia profilu Ex Libris na Facebooku i Instagramie. Znajdziecie tam wiele literackich opowieści, recenzji i podróżniczych odkryć.